Czekam. Zawsze chciałem zagrać czarny charakter. Dziś byłem tylko widzem, ponieważ w żadnym z filmów nie występowałem. Natomiast rok temu byłem również w kilku filmach aktorem. Panie prokuratorze, wszystko zgodnie z planem. Bardzo dobrze. Mamy dziewczynę. Tutaj duet Lenda Urbaniec niestety nie zatrudnili mnie do żadnego filmu, no ale myślę, że w trzeciej odsłonie festiwalu już będę jednym z głównych aktorów. Tak mi się wydaje, mam nadzieję. Wolne pokoje. Wolne pokoje. Wolne pokoje. Wolne pokoje. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, my jesteśmy może osobami niepełnosprawnymi, ale mamy pełnosprawne marzenia, pasje. Dołączcie do nas. Chłopaki tutaj, cała grupa daje naprawdę dużo energii. Spróbujcie swoich sił, czy jesteście niepełnosprawni, czy pełnosprawni. To spróbujcie swoich sił też z chłopakami.
Marzenia, plany mamy bardzo duże, bardzo poważne. Chcemy wziąć udział w Lidze Koszykówki Polskiej. Chcemy iść na turnieje. Pomóżcie nam, wesprzyjcie nas swoją pasją, energią, siłą, zaangażowaniem. My tego mamy naprawdę dużo, ale przyda się na pewno więcej. No i przyjdźcie, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda przede wszystkim. Bo tak jak się o tym mówi, jak się słucha o tym, to niewiele z tego zostaje w głowie. Przyjdźcie i spróbujcie swoich sił i to jest, myślę, najważniejsze. Chłopaki, drużyna, dodawam skrzydeł w działaniu i w dążeniu do swoich marzeń i celów. Zazwyczaj ludzie pytają, jakie są różnice między koszykówką na wózkach, a tą taką bieganą, tak? No generalnie nie ma specjalnie wielkich różnic, ponieważ 90% czy 99% przepisów zaczerpniętych jest z koszykówki bieganej. Troszeczkę różnica polega na samej specyfice. Tutaj zawodnicy poruszają się po prostu na wózkach, a w koszykówce bieganej wykorzystują po prostu swoje nogi. Specyfika troszeczkę tych przepisów w fauli, praktycznie te uderzenia typowo koszykarskie, ręka w rękę, to jest to samo, natomiast część kontaktów, jeśli chodzi o wózek z przeciwnikiem, jest dozwolona i część standardowo to już jest przewidziane. Od zawsze sport był moją pasją. Koszykówką zaraziłem się jeszcze w szkole podstawowej jako zdrowy chłopak, ponieważ mój nauczyciel wychowania fizycznego był również trenerem koszykówki i tak nas przekonał do tego sportu i również po wypadku mi to zostało.